Jestem harcerzem od kilkunastu lat i już jako młody harcerz, chłopak, miałem okazję spotkać się z błogosławionym Wincentem Frelichowskim. W 2003 roku mieliśmy okazję spotkać się z relikwiami naszego patrona i wówczas miałem okazję odegrać rolę Frelichowskiego w Dachau. Myślę, że od tego momentu zacząłem bardziej wgłębiać się w jego życiorys, historię, słowa, zwłaszcza te napisane w jego pamiętniku. Pięknie pisał o roli drużynowego. Pisał, że harcerstwo jest fenomenalne pod tym względem, że młodzież wychowywana jest przez młodzież i dzięki temu jest pełne, piękne. Jestem przekonany, że każda harcerka, każdy harcerz, zwłaszcza instruktor, powinien czerpać z błogosławionego Frelichowskiego, ponieważ on w harcerskim mundurze pokazał nam, jak osiągnąć świętość. Błogosławiony ksiądz Wicek, nasz patron, patron harcerzy polskich, jest dla mnie przede wszystkim wzorem. I może to brzmi trochę banalnie, ale tak naprawdę jest. Ponieważ był człowiekiem, którego obchodzą inni ludzie, którego obchodziła młodzież na parafii, którego obchodzili więźniowie w Dachau, zajmował się nimi, troszczył się o nich. I dla mnie, jako dla wychowawcy, bo jestem też nauczycielem, czy wychowawcy harcerek i harcerzy, to jest właśnie taki piękny przykład tego, żeby starać się o drugiego człowieka, pokazać mu tą dobrą stronę życia, żeby coś dla niego zrobić, żeby on też mógł poczuć, że jest kimś wyjątkowym, że ludziom, że całemu światu i przede wszystkim Panu Bogu na nim zależy. Naszych polskich granic, a ponad nami wiatr szumny wieje, idę Bogu.